Tomasz Szafrański, sołtys Grzybowa, radny gminy Kołobrzych, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. A to za sprawą tego, że skończyła się wczoraj sesja w gminie, odbywała się sesja, ale tematów oczywiście nie zbraknie. A co tak długo w ogóle ta wczoraj sesja trwała? No, panie redaktorze, było trochę tematów. Może dlatego, że transmisja na żywo. Transmisja na żywo, no ale to nie jest pierwsza transmisja na żywo. No ale to się może rozwijacie po prostu. No rozwijamy się, ale są po prostu tematy, które uważam, że akurat to jest bardzo dobra sprawa, bo mieszkańcy mogą bezpośrednio zweryfikować sprawę aktywności zarówno radnych, jak i sołtysów na sesji. A są tematy, które należy na sesji wobec kamer podejmować z tego względu, że po prostu mieszkańcy o wielu tematach nie wiedzą, a tutaj się dowiedzą bezpośrednio. No i zauważą, kto jak postawił. Jaki najważniejszy temat na sesji wczoraj, pana zdaniem? To znaczy najważniejszy temat. Dla mnie najważniejszy temat to był taki, że spytałem o podwyżki cen wody i ścieków pana wójta. No, pan nie widziałem tego. No nie, bo to powiedzmy sobie, pan wójt troszeczkę to, tak powiem, chciał przykryć, bo mówił, że to jeszcze nie jest pewne, nie jest tego, że my będziemy tego i tak dalej, ale ja mam informację to od urzędnika, który po prostu się tym zajmuje, że dla gminy Kołobrzeg nastąpi podwyższenie cen za wodę i ścieki z 7,30 do bodajże 10,60. I to tylko i wyłącznie w naszej gminie, gminie Kołobrzeg, w naszej gminie nastąpi taka podwyżka. No, jest to bulwersujące, bo ja powiem panu szczerze, że dowiedziałem się... Czyli w gminie tak, a w mieście nie? W mieście wręcz obniżka ma być. Aha. Ale to jest też, tutaj chcę podkreślić, że to jest też następstwem tego porozumienia, które tutaj burmistrz Sieradzki był u pana i byliście tutaj uprzejmi rozmawiać o tym. Oczywiście była mowa o tym, że nie, że przystąpienie Gościna i innych gmin do tego porozumienia nie będzie skutkowało podwyżkami. Ja i część radnych, jak głosowaliśmy porozumienie, które zatwierdzała Rada Gminy Kołobrzeg, to od razu mówiłem, że byłem przeciwko temu porozumieniu, bo byłem za porozumieniem, które obowiązywało między miastem Kołobrzeg a gminą Kołobrzeg z 2010 roku. Ono było cały czas dobre, gdzie w tym porozumieniu mówiliśmy wyraźnie, że zdajemy się na Kołobrzeg, ja tutaj mam część tego porozumienia, że zdajemy się na Kołobrzeg i może miasto w naszym imieniu podejmować uchwały zarówno o cenach, jak i inwestycjach i tak dalej, i tego typu rzeczy. Okazało się, że to było bardzo korzystne dla gminy, bo po pierwsze, że skutkowało to tym, że ceny wody i ścieków mieliśmy takie jak miasto, tak? Jeśli chodzi o inwestycje, też nie narzekaliśmy, bo wodociągi w planach inwestycyjnych ujmowały również nasze potrzeby jako gminy i praktycznie rzecz biorąc to porozumienie było, uważam, dla naszej gminy bardzo dobre. No, po prostu część radnych na wniosek, oczywiście to było głównie burmistrza Sieradzkiego, żeby rozszerzyć to porozumienie i żeby włączyć do porozumienia właściwie te wszystkie gminy, które korzystają, powiedzmy sobie, z wody i ścieków obsługiwanych przez wodociągi miejskie, tak? I o to chodziło. No i w związku z tym teraz zadałem pytanie, jak to się ma do tego wójtowi na sesji, ale wójt powiedział, że to jeszcze nie jest zatwierdzone, że będziemy się tam sprzeciwiać, że to i tamto. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja podjąłem temat na wniosek mieszkańców. Dostałem telefon po prostu od jednego mieszkańca, konkretnie z miejscowości, chyba to było Dżonowo, gdzie był poinformowany, nie wiem skąd, nie powiedział. Ja zresztą nie pytałem, bo to nie jest nieistotne, że był zbulwersowany bardzo i mówi, czy pan wie, panie radny, że tam jest szykowana podwyżka i to właśnie taka podwyżka dosyć duża i że tylko dotyczy to naszej gminy. To jest właśnie dziwne, prawda? No i w związku z tym zadałem to pytanie, ale nie uzyskałem odpowiedzi. Jeszcze tylko jedno powiem. Oczywiście zwróciłem się oficjalnie do miejskich wodociągów z pismem jako radny i sołtys z informacją, żeby mi przesłano kopię pisma z propozycjami taryf do przedsiębiorstwa Wody Polskie, bo one zgodnie z ustawą mają zatwierdzać te taryfy. No tak, to prawda. No to dowiemy się w takim razie, z czego ta podwyżka ewentualnie wynika. No oczywiście. Panie radny, krytykuje pan dzierżawę kempingu Biała Mewa. Jak ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać, Biała Mewa jest taki kemping, jest to własność gminy, no i gmina niedźwiedź go prowadziła, przynajmniej na razie szuka kogoś, kto by to przejął na rok. Już znalazła. No już znalazła? Tak. Aha, to szybko. Panie redaktorze,
No, ja może nie będę tu zbyt ostrych słów rzucał, ja to po prostu biorę później wtedy, kiedy trzeba odpowiednie dokumenty, ale wójt ma prawo bez zgody rady wydzierżawić, powiedzmy do sobie, tak jest. Ja tu tego nikt nie kwestionuje. I z tego prawa skorzystał, no, zakładając, że wydzierżawi kemping na, do końca roku, nawet nie na rok, tylko do końca roku tego, tak? No, niby logiczne, kadencja i tak dalej, no być może, chociaż ma prawo na dłuższą metę. Ale czym to skutkuje? Po pierwsze, cena wyjściowa do przetargu była 100 tysięcy złotych. Za dzierżawę, za ten czas, tak? Mm-hmm. Że ta cena wyjściowa. No, powiem panu, że to w ogóle no, ludzie, którzy troszeczkę się znają na tej działalności, to pukali się w czoło po prostu. Bo po pierwsze, że tam jest 8 domków letniskowych. Nie mówię już o tym, że jest stanowiska są na kampery, na namioty i te inne rzeczy. Są dzierżawy baru i sklepu, które przynoszą, proszę pana, łącznie około 22 tysięcy złotych za rok. Opłata miejscowa również jest pobierana przez, dotychczasowo pobierana przez Gostyr i to było około 75 tysięcy. Nadal będzie pobierana. No tak, ale powiem panu inaczej, zgodnie z prawem on nie musi pobierać tej opłaty. Kto? Dzierżawca. No dobrze, ale będzie sobie dalej Gostyr pobierał. No to jak nie, to nie Gostyr. Gostyr nie może pobierać na kempingu. Dzierżawca będzie pobierał, nie Gostyr. A czy do Gostyru? Dobrze pan mówi. No. Ale do, tak, słusznie, ale do Gostyru oni, ci czasowicze muszą iść i tam wpłacić. Gostyr ich odwiedzi. No, tutaj byłbym tego, ale to załóżmy. W każdym razie, powiem panu tak. No, przepraszam, no jeżeli to jest 75 tysięcy, to nawet jeżeli pracownikowi odpali się tam parę groszy premii, no to jest z czego dzielić z tych 75 tysięcy czysto hipotetycznie. Nie, no ale te pieniądze są odprowadzane do budżetu gminy. Te pieniądze trafią tak czy owak. Tak, do budżetu gminy. Znaczy, no, czy trafią, to się okaże. Dopiero zobaczymy, jak będzie odprowadzany podatek i po ukończeniu dzierżawy zobaczymy, ile tych pieniędzy faktycznie z opłaty miejscowej wpłynie. Ale proste rachunki. Dostępne w internecie, z wykonania budżetu i tak dalej. Wziąłem te dane. Ponad 1 000 000 złotych jest, powiedzmy sobie, dochodu z tego kempingu. Ponad 1 000 000. 1 080 chyba tysięcy złotych jest z tego kempingu na rok. Netto. Dochodu. Dochodu. I teraz. Koszty, szacują się koszty na około, przynajmniej do tej pory, jak Gostyr miał, ale Gostyr. Gostyr inwestował, Gostyr zatrudniał ludzi na normalnych umowach, czyli ZUS-y i inne rzeczy, około 650 tysięcy złotych. Czyli wynika z tego, biorąc te opłaty, które Gostyr również odprowadzał, czyli za dzierżawę i za opłatę miejscową, że to było ponad 500 000 dochodu czystego. Mhm. No i teraz okazuje się, że my wydzierżawimy ten kemping po przetargu, gdzie była cena wyjściowa 100 tysięcy, nie wiadomo o co chodzi, dlaczego, za 300 tysięcy złotych. Mhm. Czyli de facto z prostego rachunku jesteśmy ponad 200 tysięcy w plecy. Nie, więcej. Bo no, 300 tysięcy rozumiem brutto. Brutto. No to więcej. No to więcej, no to widzi pan, no to nawet jeszcze lepiej pan policzył jak ja, że więcej. No i teraz niech pan mi powie taką rzecz. Aha, jeszcze żeby było śmieszniej. Podatek od nieruchomości. No, wie pan, przy takiej nieruchomości są to duże pieniądze. No, jak jest rozwiązane? Tak jest rozwiązany, że pierwszy kwartał już zapłacił Gostyr. No tak, no bo jasne, no bo pierwszy kwartał się skończy za kilka dni. Znaczy on już de facto, bo do 15 marca jest wpłata pierwszej raty podatku, tak? Zgodnie z tam zostawą. Nie, chodzi o to, że te koszty dzierżawca ma bardzo po prostu pomniejszone. No tak, no ale jak przez 3 miesiące nie używał terenu, to ciężko go obciążać ze stycznia. Nie, ja to rozumiem, ale można było na przykład zrobić w tym. Dlaczego nie? W przetargu można było powiedzieć, że za cały rok uiszcza dzierżawca. No to nie jest uczciwe. No to też trzeba. Ale to sobie skalkuluje. No ale tak, no ale okej, okay, no to tak szczerze powiedziawszy to. Teraz nie, tak. No tak, ale wie pan, ale mimo wszystko, ma pan tam 8 domków letniskowych, przecież to już jest kupę kasy. Ale dobrze, ale to rozumiem, że pan pośrednio oskarża wójta o niegospodarność. To znaczy ja, zgodnie z tymi tutaj wyliczeniami, to uważam, że to jest niegospodarność. No to ciekawe. No to co, w urzędzie nie wiedzą, że to jest niegospodarność? No tego to ja nie wiem, czy w urzędzie nie wiedzą. Ja tej sprawy tak nie zostawię. Na razie tylko przedstawiam wyliczenia i mam nadzieję, że ktoś się do tego odniesie. Mhm. Bo ja uważam, że w świetle tego, tych wyliczeń, uważam, że to jest niegospodarność. No to chyba pan redaktor sam przyzna, tak? Znaczy, ja na razie się nie wypowiem, bo ja musiałem to sam policzyć. Nie, ja rozumiem to, ale mówię w świetle tego. Wydaje mi się to tyle dziwne, że co, że urzędnicy nie wiedzą?
Ja nie wiem. No, ja tylko panu przedstawiłem takie wyliczenia. Okej, okay, zapytamy także ich. Centrum Spotów Wodnych w Dziżynie. Co tam, panie radny, panu znowu nie pasuje? To znaczy tak, nie pasuje mi, proszę pana, przede wszystkim tempo prac. Tempo prac, których nie ma żadnych prac. Mamy umowę do końca listopada, tak? 2018 roku. No, zaczyna się już prawie kwiecień. Zaczyna się kwiecień. Ta inwestycja jest w formacie zaprojektuj i wybuduj. Nie ma jeszcze projektu i nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Może tak, źle mówię, że nie ma projektu, bo jakiś tam projekt pewnie jest. Zresztą tam opracowania dotyczące tej miejscowości, tej inwestycji ciągną się już chyba 2 lata. Ja kiedyś poprosiłem wójta o zestawienie. Ale to już wiemy, bo to historia jest. Do brzegu, panie radny. Czas nas się kończy. No to w tym sensie, że powiedziałem, że uważam, że jest niebezpieczeństwo niewykonania tej inwestycji w tym roku i nieotrzymania prawie 5 milionów pieniędzy z... Tego. Protokołujemy, za czym trzecie miał pan rację. A oczywiście, ja tu się... A jak nie, to... No to, znaczy jak nie, no mogę nie mieć racji, no, ale ja nie mówię. Ja mówię, że jest niebezpieczeństwo, panie redaktorze, bo sprawa była jasna, tak? Jest takie niebezpieczeństwo. Jak pan sobie wyobraża przez ma pan maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no załóżmy listopad, przez 7 miesięcy wybudowanie takiej inwestycji, gdzie są hydrotechniczne prace. Nie wiem, nie takie widziałem realizowane. No, może prędkość też, ale to na pewno nie sprzyja jakości. Okej, okay. Jak znam życie, to pan to też sprawdzi. Okręgi wyborcze, panie radny, tak jeszcze jak jesteśmy a propos, tak. Bo wszędzie okręgi wyborcze powstają, okazuje się, że do powiatu się przeliczono i nie 3, a 2. Tak, czytam. Będą. W Kołobrzegu niektórzy dostali w prezencie ulicę Mazowiecką, a jak tam u was w gminie? No u nas w gminie bardzo ciekawie to wyszło na samym początku, bo w pierwotnej wersji projektu uchwały o zmianie okręgu dostaliśmy no taką śmieszną propozycję, że dorzucamy jeden okręg do Zieleniewa. Zieleniewo obecnie ma 3 radnych, a ma mieć 4. No ale to największa miejscowość. Zgadza się. A zdejmujemy jednego radnego z Dżonowa, bo miało Dżonowo 2 radnych do tej pory. No i teraz dostaliśmy taką propozycję. No, po pewnych perturbacjach tam akurat tutaj muszę powiedzieć, że radny Habaj sprawdził, bo zadzwonił do Zdwiżyna, zadzwonił do komisarza wyborczego w Koszalinie i wyszła wtedy sprawa nieprawidłowości w ustalaniu okręgów wyborczych, a mianowicie do tej pory jeszcze za wójta Kowalskiego było tak, że mieliśmy jeden okręg wyborczy przecięty innym okręgiem wyborczym. Nie dolegały do siebie sołectwa poszczególne, które były w okręgach wyborczych. Dotyczyło to okręgu Bogusławiec, Samowo i Sarbia, które było przecięte Dżonowem i Nowogardkiem. I co się okazało? Okazało się, że, no, że nasz pan Budka, który jest sekretarzem, no, poszedł po rozum do głowy na wniosek właśnie tego komisarza z Koszalina, że w związku z tym trzeba było w ogóle to wszystko zmienić. No i dostaliśmy drugą wersję, że Samowo i Sarbia zostały dołączone do Dżonowa i do Nowogardku, a Bogusławiec, który jest z drugiej strony, do Błotnicy, Przećmina i Rozcięcina. I w związku z tym mamy teraz taką sytuację, że dalej Zieleniewo ma 4 radnych, a Sarbia, no w tym wypadku Sarbia nie ma i z Samowem nie ma radnych, bo będzie dokooptowana do Dżonowa. Więc to będzie jakiś radny, który będzie jakby obsługiwał ten okręg wyborczy. Część Dżonowa, Sarbia i Samowo. Część Dżonowa, Nowogardek. Tak? To będzie mniej więcej chodziło o ilość osób uprawnionych, powiedzmy, do głosowania. Tak? Mhm. I tak to wygląda. Ja nie wiem, my byliśmy zbulwersowani na samym początku, bo jak zobaczyliśmy, że z Dżonowa się zdejmuje tego radnego, no to nie wiem, dla nas to było naprawdę dziwna sprawa, nie wiem. Pan sekretarz no, tłumaczył to tym, że z racji takiej, że w Zieleniewie, no powiedzmy, jest więcej mieszkańców teraz, tak, i tam tymi wskaźnikami, które mówią o ilości radnych, no była konieczność taka, żeby to zrobić. No a tutaj, że tak, w Dżonowie ubywa, a tutaj przybywa. No tak, no ale jak będzie nieprawidłowość, no to zareaguje wojewoda. Nie, no ja też tak uważam, bo tutaj to zdecydowanie tak. To się za chwilę przekonamy. No to się przekonamy, ale no dokładnie o to mi chodzi. Bo czas do końca marca jest do ustalenia tego. Tak, okręgu. Tak, dlatego musieliśmy podjąć tą uchwałę, nie? Mhm. O okręgach wyborczych. Także tutaj akurat no, mieszkańcy Dżonowa, powiedzmy, by na pewno stracili, jeśli byłaby to taka sytuacja. A tu w tym wypadku to no, Sarbia i powiedzmy Samowo,
No tu akurat a propos Samowa, taka, nie wiem, czy pan redaktor widział tą relację z sesji, tam pani sołtys Samowa dosyć mocno zabrała głos i dosyć obsztorcowała wójta z racji tego, że nie wypełnia obietnic, no i to było dosyć mocno powiedziane i no, faktycznie no, wygląda na to, że w tym Samowie, z Samowem to pewnie pan zna, no jest trochę problemów w tym sensie, że jest to miejscowość bardzo oddalona od tak. innych miejscowości. Tam prowadzi droga powiatowa w stanie katastrofalnym. Jak większość. Jak większość. Ale tam naprawdę, tam jest bruk, stary taki bruk z załamaniami, tam są takie kolejny mocne, że aż strach. No i, ale nawet chodziło nawet nie o to, bo tam pani sołtys mówiła o tym, że no, firma, która tam miała poprawić tą drogę, nie tak to zrobiła, w samej wsi niewiele się dzieje, miały być zrobione drogi poprawione w samej wsi, gdzie wjazdy, tam chyba jest 4 czy 5 posesji zamieszkałych. No jest to problem, ale z drugiej strony nie można tych ludzi zostawiać samych, prawda, z tymi swoimi problemami, o to chodzi. Panie radny, kolejna jeszcze sprawa na koniec, bo nasz czas dobiega końca, bo się jak zawsze rozpędzamy. Afisz, gazetka, która wychodzi, pojawiła się tam ankieta. Pan tak. radny nam przyniósł tutaj tę ankietę. Jak pan ją ocenia? Wypełnił pan już, zaniósł pan? Jeszcze nie wypełniłem, ale na pewno to zrobię, panie redaktorze. O. Na pewno to zrobię i w pełni merytorycznie odpowiem na pytania, czyli które tam są zadane. Czyli chce pan wygrać upominek? Oczywiście. Myślę, że będzie własnoręcznie wręczał pan wójt. Więc jasne. Byłoby to bardzo miłe, tak podpowiadam. Jak długo pan mieszka w gminie Kołobrzeg? Ja w gminie Kołobrzeg mieszkam od 2002 roku, formalnie zameldowanie. Pytanie specjalnie dla pana. Jak pana zdaniem zmieniły się warunki życia w gminie w ostatnich 4 latach? W ostatnich 4 latach? No na pewno się zmieniły. Ale to na dobre czy na złe? Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na słomiane inwestycje. A jaką inwestycję uważa pan za najpilniejszą do zrealizowania w Grzybowie, w swojej miejscowości? Tak. W Grzybowie jest bardzo dużo inwestycji. Przede wszystkim... No to nie ma tyle miejsca. Wiem o tym, ale tak jak już rozmawiamy. Przede wszystkim powinniśmy mieć już... Postulujemy to od lat za Kowalskiego, tutaj za wójta obecnego. Porządną świetlicę powinniśmy mieć zbudowaną. Na tylu... Mhm. A poza tym, nie wiem, czy pan słyszał, ale ostatnio zalało nam właśnie świetlicę, którą mamy. Sąsiad u góry, bo tam są mieszkania jeszcze, powiat ma jedno mieszkanie. Sąsiad u góry ma tak katastrofalny stan instalacji, no w każdym razie zalał nam tą świetlicę naszą obecną. Wie pan, te współwłasności to są tak rzeczywiście niezbyt korzystne, jeśli chodzi o te świetlice, a wiele takich świetlic w gminie mamy niestety. Że mieszkają u góry ludzie albo z boku i zawsze i są jakieś po prostu ciągle jakieś pretensje, tak to powiem. A druga sprawa, jeśli chodzi o Grzybowo, przejścia na plażę przede wszystkim. Mm-hmm. Panie Rado, ostatnie pytanie. Jak ocenia pan działania podejmowane przez wójta? Pozytywnie, negatywnie, trudno powiedzieć. To znaczy nie, no ja nie ukrywam, że negatywnie. No tutaj byłbym nieszczery, gdybym udzielił innej odpowiedzi. Ja myślałem, że powie pan trudno powiedzieć. Nie, no dla mnie nie trudno. Aha, no okej, myślałem, że skorzysta pan z tego koła ratunkowego. Znaczy, wolałbym telefon do przyjaciela. Okej, no nie ma takiej wersji. Tomasz Szafrański, sołtys Grzybowa, Rady Gminy Kołobrzeg naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. A okazja jeszcze do złożenia świąt. Życzeń świąteczne. Dziękuję, panie redaktorze. Proszę państwa, no w imieniu swoim całej Rady Sołeckiej, bo teraz mówię jako sołtys i jako radny również, ale w imieniu swoim całej Rady Sołeckiej, życzę państwu miłych, wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt wielkanocnych. Mokrego dyngusa oczywiście i wielu, wielu miłych chwil spędzonych w gronie rodzinnym i znajomych. Dziękuję bardzo. I to był Tomasz Szafrański, ja dziękuję za uwagę, Robert Dżemba. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.